Witam Was serdecznie na kanale. Dzisiaj robimy ser a la cheddar. Pyszny serek angielski, najbardziej znany z Anglii. Także startujemy. U mnie 10 litrów mleka prosto od krowy. Grzejemy do temperatury 29 stopni do 32. W tym zakresie musi być. Także włączamy gaz. Termometr. Tak, żebyście widzieli. O. I spotykamy się za chwileczkę. Kultury bakterii do cheddara bierzemy. Odmierzamy według wskazań producenta. Ja na 10 litrów używam 1 grama. O, proszę bardzo, 1,04. Rozpuszczamy to w wodzie. Za chwilę podamy do mleka. Kultury bakterii. Kultury bakterii są fajne. Są z danego środowiska. Mamy do parmezana, do serów pleśniowych na przykład, czy do robienia dziur. Szwajcarski ser. Temperatura osiągnięta. Wlewamy nasze bakterie. Mieszamy. Tak, żeby wszystko fajnie się wypukało. Wymieszamy dobrze. I zostawiamy na godzinkę. Minęła godzina i 40 minut. Nie miałem czasu wcześniej się zająć. Teraz czas. Jeszcze lepiej się bakterie rozwiną. Jeżeli nie mamy bakterii, możemy zaczynać od tego momentu. Możemy pominąć te bakterie. Będzie inny troszeczkę w smaku. Jednak bakterie zmieniają smak. Ale też wyjdzie naprawdę dobry, bo próbowałem. Teraz czas na podpuszczkę. Można w tym momencie dodać annatto przed podpuszczką. Jest to naturalny barwnik do serów, żółty. I niektórzy dodają chlorek wapnia. Ja chemii staram się nie używać. Chlorka wapnia też. Chlorek wapnia odpowiada za to, żeby było więcej sera. Nie wiem, zależy bardziej na naturalności. Także podpuszczka. Podpuszczki daje na 10 litrów. Teraz dałem 27 kropel. Moje podpuszczki stężenie wynosi od 2 do 3 kropel. I także trzymamy się tu zaleceń producenta. Mieszamy porządnie. I tego. I co dalej? Godzina 20. Będzie się wytwarzać skrzep. Minęła godzina 20. Teraz przeprowadzamy test na złom, czyli przecinamy serek. O, proszę bardzo, jak pięknie. No to co, kroimy pionowo. Tak koło centymetra dwóch. O. W drugą stronę. I teraz poziomo musimy pociąć jeszcze ser w trzech warstwach, żeby te kratki były. Poprzemieszywać trochę, to ziarno się dobrze teraz popodziela. Czym mniejsze będziemy mieli teraz skrzep, mniejsze kawałki, tym więcej serwatki wyjdzie i no i będzie smaczniejszy, później lepiej będzie dojrzewał. Nie tylko prasa, ale i tutaj ten etap jest bardzo ważny. O, zobaczcie, tu jeszcze kawałek. W sumie każdy jest etap ważny. O, zobaczcie,
mamy kawałki koło centymetra, także odstawiamy to na 15 minut i będziemy działać dalej. Następnie gęstwę podgrzewamy do 38-39 stopni. Na tym malutkim gazie najlepiej podgrzewać i dać na minimum. Podgrzewamy tak, żeby temperatura wzrastała o 2 stopnie co 5 minut. I aby zajęło to około 30-35 minut. I co chwilę mieszamy oczywiście. Temperatura już dochodzi do 38 stopni. Musimy pomieszać. Trzeba co chwilę mieszać. Teraz, żeby się ziarna nie posklejały. Teraz co? Utrzymujemy taką temperaturę przez kolejne 45 minut. Mieszając raz po raz, tak żeby aż ziarno dojrzało. Po czym poznać to? Ono takie się zrobi twardsze, nie będzie takie mięciutkie, a takie twardsze się zrobi. Także do zobaczenia za chwileczkę. Upłynął czas, jaki mieliśmy czekać. Zlewamy serwatkę i przerzucamy ser. Masa serowa odciekła, już ledwo co kapie, już się zaczyna zlepiać, także bierzemy 2,5 łyżki stołowej soli, a jeżeli mamy 10 litrów mleka, bierzemy to, o, proszę bardzo. Wymieszamy dobrze. Dobra. Pakujemy do foremek. Tak jest. Ciśniemy jeszcze serwetkę dobrze. Już ziarno się fajnie porozrywało. Ser wygląda zjawiskowo. Teraz kilka razy możemy docisnąć jeszcze, żeby sobie uciekła nam serwetka reszta. Obracamy go kilkakrotnie przez dobę. Leży na blacie u nas w domu, w kuchni. Następnie przez nawet kilka dni zobaczymy, jak on zżółknie. Wrzucamy go do lodówki i tam go obracamy też przynajmniej raz, dwa razy dziennie.